Mikołaj Kopernik. Taki, jakim w rozmowie z Bogiem widział go Jan Matejko. Za nami prawdziwy Big Bang, moment, od którego wszystko się zaczęło. Z ciemności powstało światło. A czymże innym niż światłem jest wiedza i nauka, których ucieleśnieniem jest uniwersytet. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Uniwersytecie Jagiellońskim na uroczystości inauguracji krakowskiego ogniwa Światowego Kongresu Kopernikańskiego w roku 550 urodzin wielkiego astronoma i niemal co do dnia w 480 rocznicę jego śmierci. Teraz, gdy sfery niebieskie już uporządkowane, gdy mieliśmy okazję śledzić chód planet, czas uzbroić się całą myśli władzą, tej myśli, co niebiosom gromy wydała, i wysłuchać fascynujących wykładów i dyskusji, które zaplanowali dla nas organizatorzy. A poruszają one wszystkie bardzo wiele tematów, jako że Nicolaus Nicolai de Turonia, jak ów słynny absolwent naszej Alma Mater podpisał się w Uniwersytecie Bolońskim, był prawdziwym polihistorem, matematykiem, astronomem, ekonomistą, prawnikiem, dyplomatą i lekarzem, ale też przecież i strategiem, doktorem prawa kanonicznego, a także kartografem, no i oczywiście poliglotą. Widzę, że wszystko już gotowe na słowo powitalne rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zatem bardzo serdecznie zapraszam Jego Magnificencję, pana profesora Jacka Popiela, gospodarza tego miejsca i spadkobiercę Macieja Skobylina, który Kopernika w progi Akademii Krakowskiej przyjmował. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Uniwersytecie Jagiellońskim na uroczystości inauguracji krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Witam pana profesora Włodzimierza Bernackiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz pełnomocnika rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Witamy, panie ministrze. Witam pana Łukasza Kmitę, wojewodę małopolskiego. Witam pana Łukasza Smułkę, wicemarszałka województwa małopolskiego i panią Iwonę Gibas, członka zarządu województwa małopolskiego. Witam pana Jerzego Muzyka, zastępcę prezydenta miasta Krakowa. Proszę Państwa, jest taka tradycja w Uniwersytecie, że lista gości, których powitam, jest bardzo długa. W związku z tym poproszę o gromkie oklaski na sam koniec powitań. Witam pana Adriana Mola, zastępcę prezydenta miasta Torunia, panią Sylwię Jaskulską, członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Witam posłów na Sejm Rzeczypospolitej, panów Ireneusza Rasia i Bogusława Sonika. Witam państwa senatorów, pana Bogdana Klicha i pana profesora Kazimierza Wiatra. Witam tak licznych przedstawicieli korpusu konsularnego, który zawsze towarzyszy naszemu uniwersytetowi. Są dzisiaj z nami pan Michael Gross, konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec, pani Anna Schmidt-Riu, konsul generalna Republiki Francji, pan Tibor Grenczeser, konsul generalny Węgier, pan Erin Nickerson, konsul generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie, pani Zlata Siposzowa, konsul generalna Republiki Słowackiej, pani Irina Jeremczuk, wicekonsul Ukrainy. Witam serdecznie konsuli honorowych: Andrzeja Zdebskiego, Chile, Agnieszkę Kamińską, Republika Malty, Katarzynę Likus, Włochy, Marcina Mazgaja, Republika Peru, Kazimierza Karasińskiego, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wiesław Nowach, Republika Bułgarii, Leopold Sułkowski, Islamska Republika Pakistanu, Ignat Timar, Rumunia, Janusz Krzywoszyński, konsul honorowy Republiki Kirgijskiej w Gliwicach, Ziad Rauf, pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce.
Witam licznych przedstawicieli instytucji nauki i kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego. Witam profesora Marcina Pałysa, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pana profesora Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej, a jednocześnie przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W sposób szczególny pragnę powitać współorganizatorów Światowego Kongresu Kopernikańskiego, pana profesora Andrzeja Sokale, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z liczną delegacją, pana profesora Jerzego Przyborowskiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, również z delegacją, pana profesora Jarosława Włodarczyka z Instytutu Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk wraz z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie rektorów i prorektorów obecnych i poprzednich kadencji. Profesora Stanisława Mazura, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, profesora Andrzeja Szaratę, rektora Politechniki Krakowskiej, profesora Sylwestra Tabora, rektora Uniwersytetu Rolniczego, profesora Andrzeja Klimka, rektora Akademii Wychowania Fizycznego, ojca profesora Tomasza Homę, rektora Akademii Ignacjanum, profesora Roberta Sowę, prorektora Akademii Sztuk Pięknych, profesora Marka Gorgonia, prorektora Akademii Górniczo-Hutniczej, profesora Tomasza Rozkruta, prorektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, profesora Edwarda Nęckę, rektora Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera, profesora Tadeusza Tuszyńskiego, rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji i Zdrowia, profesora Włodzimierza Roszczynalskiego, rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, panią dr Annę Stolińską, prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, pana doktora Michała Jasińskiego, prorektora Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Soczu. Witam serdecznie profesora Jacka Purchle, przewodniczącego Rady Uczelni naszego Uniwersytetu, pana profesora Wojciecha Nowaka, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzedniej kadencji. Ale najserdeczniej witam księdza profesora Michała Hellera, który wygłosi wykład inaugurujący krakowską część kongresu. Witamy, księże profesorze. Witam wszystkich prelegentów krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego, przedstawicieli całej społeczności naszego krakowskiego uniwersytetu. I teraz proszę dla wszystkich gości serdeczne oklaski, także dla tych, którzy oglądają bezpośrednio transmisję. Szanowni Państwo, uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2023 został ustanowiony rokiem Mikołaja Kopernika, aby w ten sposób uczcić 550. rocznicę urodzin wielkiego polskiego astronoma. W związku z obchodami tego roku trzy uczelnie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki wspólnie organizują Światowy Kongres Kopernikański. W każdym z tych miast, w których odbywa się Światowy Kongres, są organizowane sesje tematyczne skierowane do poszczególnych grupy badaczy. Do Krakowa, jak wszyscy Państwo wiedzą, zaproszono ekonomistów, filozofów oraz badaczy historii tych dyscyplin. Ogólnopolskie obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz towarzyszący im Światowy Kongres Kopernikański to z pewnością najlepsza okazja, aby na różne sposoby powracać do oryginalnej myśli De Revolutionibus Orbium Celestium, przypominając o jej nigdy nie gasnącej aktualności. Jesteśmy w Krakowie, mieście, w którym o obecności dziedzictwa Kopernika świadczą nie tylko liczne miejsca, w których z niezwykłą pieczołowitością przechowujemy pamiątki związane z osobą wielkiego astronoma, ale i ośrodki rozwijające myśl Kopernika. W tym uroczystym dniu przywołam tylko nieliczne związane z Krakowem i najstarszą polską wszechnicą Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Krakowskim. Trzeba bowiem przypomnieć, że w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej zdeponowany jest rękopis De Revolutionibus,
najsłynniejszego dzieła patrona naszego kongresu. Towarzyszą mu również inne bezcenne starodruki, choćby wydana w 1543 roku w Norymberdze pierwsza edycja De Revolutionibus. Myślę, że będzie czas, żeby Państwo w przerwach pomiędzy obradami odwiedzili Bibliotekę Jagiellońską i zobaczyli wyjątkowe okazy, rzadko pokazywane, bo normalnie znajdują się w skarbcu. Niezwykle ważną częścią krakowskiej Kopernikanów są przechowywane w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego autentyczne instrumenty astronomiczne z epoki, z którymi Mikołaj mógł mieć potencjalnie styczność w trakcie swoich studiów na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Oryginalny autograf Mikołaja Kopernika, poświadczający jego wpis do księgi krakowskiej uczelni z 1491 roku, zachował się zresztą do dziś i również pozostaje częścią naszych zbiorów. Nieopodal Kolegium Maius mamy neogotycki budynek Kolegium Novum, którego reprezentacyjną aulę zdobi jedno z najsłynniejszych i bodaj najczęściej reprodukowanych malowideł Jana Matejki, Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem. Zasługuje na przypomnienie, że obraz ten został w 2021 roku wypożyczony do National Gallery w Londynie, gdzie stał się filarem zakończonej wielkim sukcesem frekwencyjnym ekspozycji. Mówię o tym olbrzymią satysfakcją, bo do tej pory właściwie Europa i świat nie znały tego obrazu i tym samym była okazja, żeby jeszcze bardziej dziedzictwo Kopernika spopularyzować w świecie. Obecnie to niezwykłe dzieło jest centralnym punktem wystawy Kopernik i jego świat na Zamku Królewskim w Warszawie, która potrwa do 31 lipca 2023 roku. Do tradycji kopernikańskich odwołuje się ufundowane w 2008 roku przez księdza profesora Michała Hellera Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jest to renomowana, prężnie działająca pozawydziałowa jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego, skupiająca międzynarodową społeczność uczonych prowadzących zaawansowane badania naukowe o interdyscyplinarnym, niejednokrotnie przełomowym charakterze. Szanowni Państwo, chcę z mocą podkreślić, że wielowiekowe, znakomite dziedzictwo Mikołaja Kopernika, uczonego, który swoje obowiązki wobec społeczeństwa rozumiał szeroko, jest dla społeczności uczonych źródłem trudnych do przecenienia korzyści poznawczych, lecz także najzupełniej konkretnych zobowiązań. Pragnę w związku z tym wyrazić głębokie przekonanie, że nasza działalność, której sens i efekty są przecież nie zawsze bezpośrednio uchwytne i zrozumiałe dla niespecjalistów, musi być mocno osadzona w szerokim kontekście społecznym. Prowadząc poszukiwania, winniśmy jednocześnie orędować na rzecz zasad i wartości fundamentalnych dla całego demokratycznego świata, angażując się osobiście w obronę norm i praw konstytutywnych dla kultury i cywilizacji zachodniej. Mikołaj Kopernik przekazuje współczesnym pokoleniom, i mówiłem o tym w Toruniu na inauguracji kongresu, przekonanie, że nauka musi być otwarta, a naukowiec w swoich badaniach musi być nie tylko wolny, ale również niesłychanie odważny. Bo jeśli w danej epoce jego odkrycie zostanie odrzucone, a on sam może być nawet prześladowany, przypadek Galileusza, to za jakiś czas może się okazać, że to odkrycie zmieni oblicze świata. Szanowni Państwo, Światowy Kongres Kopernikański to szczególne wydarzenie, które skupia ludzi nauki oraz wszystkich, którzy nauką się interesują i dla których ta nauka jest ważna. Cieszy mnie obecność w murach najstarszego polskiego uniwersytetu. Mam nadzieję, że wykłady, dyskusje oraz rozmowy, które odbędą się w najbliższych dniach, będą dla Państwa źródłem satysfakcji oraz owocnym spotkaniem w duchu wzajemnego szacunku. Życzę wszystkim wspaniałego pobytu w Krakowie. Dziękuję bardzo.
Magnificencjo, serdecznie dziękujemy również i my, zwłaszcza za wspaniały cytat z Kopernika. Myśli uczonego są niezależne od osądu ogółu, ponieważ dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy. Dziękuję jeszcze raz, a o zabranie głosu proszę teraz pana Łukasza Kmitę, wojewodę małopolskiego. Drogi gospodarzu dzisiejszego kongresu, magnificencjo panie rektorze, wielce szanowny panie ministrze, pani marszałek, panie marszałku, panie prezydencie, wszyscy przedstawiciele korpusu konsularnego, drodzy przedstawiciele świata nauki, wszyscy państwo reprezentujący siłę i majestat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, drodzy goście z Polski, z zagranicy, szanowni państwo, dzisiaj mam zaszczyt reprezentować prezesa Rady Ministrów, który skierował do organizatorów i uczestników inauguracji krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego list, który pozwolę sobie odczytać. Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Magnificencjo, szanowni państwo, 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika uświetnia Światowy Kongres jego imienia. Wydarzenie to organizowano kolejno przez 4 ośrodki naukowe, stanowi okazję do refleksji nad biografią i dorobkiem wybitnego uczonego oraz bezprecedensowym wpływem jego prac na rozwój nauki, kultury i sztuki. W krakowskiej odsłonie kongresu śmiałość jego myśli i dalekosiężne implikacje rewolucyjnych osiągnięć staną się jednak nie tylko inspiracją dla dyskusji poświęconych refleksji historycznej, lecz również współczesnym zagadnieniom z zakresu ekonomii i filozofii nauki. Kopernik był człowiekiem wielu talentów i autorem licznych dokonań. Prawnik i lekarz, jako kanonik warmińskiej kapituły katedralnej pełnił funkcje administracyjne i zarządcze. Twórca mapy Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich jawi się nam jako utalentowany kartograf, a także jako uczestnik negocjacji z Zakonem Krzyżackim odkrywa oblicze zdolnego dyplomaty. W autorze traktatu o sposobie bicia monety i zawartej w nim teorii pieniądza rozpoznajemy wreszcie znakomitego ekonomistę, którego konstatacje czynią zeń godnego patrona paneli ekonomicznych zaplanowanych tu na nadchodzące dni. Najbardziej imię genialnego uczonego rozsławiły jednak dokonania związane z astronomią. Jego praca trwale zmieniła obowiązujący wówczas model wszechświata. Dziś trudno przecenić skalę i konsekwencje rewolucji, jaką niosła za sobą ta zmiana paradygmatu. Zmiana rozumienia organizacji przestrzeni materialnej oznaczała bowiem redefinicję funkcjonującej od stuleci przestrzeni mentalnej. Niosąc za sobą głębokie konsekwencje natury duchowej i filozoficznej, tworzyła podwaliny świata, w którym obecnie żyjemy. Świata, który dziś, stojąc wobec niespotykanych dotąd wyzwań, ponownie może być potrzebny, ponownie być może potrzebuje naukowego przełomu podobnej jak wówczas klasy. Rok kopernikański daje nam tutaj wyjątkową perspektywę. Oto pochylając się nad dziełem genialnego uczonego, ponownie uświadamiamy sobie ogrom jego dokonań i rozmiary ich następstw. Odnajdujemy w nich inspirację nadającą szczególny kontekst naszej refleksji nad wyznaniami współczesności, tak w wymiarze globalnym, jak osobistym. Oddajemy inspirację do stawiania pytań nie tylko o możliwe odpowiedzi na wyzwania współczesności, o kierunki rozwoju nauki, ale i o własną postawę, niezależność, gotowość do poszukiwania prawdy, do dawania jej wyrazu. Jestem przekonany, pisze premier Mateusz Morawiecki,
że krakowska część Światowego Kongresu Kopernikańskiego z jej bogatym programem stanowić będzie wspaniałą okazję nie tylko do ponownego spotkania się z dziełem genialnego uczonego, ale i ożywionej debaty nad zagadnieniami z zakresu ekonomii oraz refleksji poświęconej nauce jako takiej. Wszystkim uczestnikom i organizatorom tego wyjątkowego wydarzenia życzę wielu interesujących spotkań, stanowiących okazję do inspirującej wymiany myśli. Z wyrazami szacunku, Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję, panie wojewodo. Prosimy o zapewnienie pana premiera, że na pytania, które wspomniał, na pewno będziemy starali się odpowiedzieć. A teraz, proszę państwa, czas na zabranie głosu przez pana profesora Włodzimierza Bernackiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Magnificencjo, panie rektorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, magnificencje, szanowni państwo, ten moment, w którym rozpoczyna się ten czas debaty kopernikańskiej w ramach Kongresu Kopernikańskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, jest bardzo istotny i ważny. Nie tylko z punktu widzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale z punktu widzenia wszystkich nas, uczestników tego kongresu, ale i wszystkich tych, którzy obserwują to wydarzenie. Odczuwałem taką pokusę, żeby właśnie w takim momencie jak ten spróbować te trzy kryteria, które ostatnio były dla nas, pracowników naukowych poszczególnych uniwersytetów czy instytutów badawczych, te trzy kryteria zastosować do oceny dorobku naukowego Mikołaja Kopernika. I cóż, no, możemy wszyscy dzięki temu, takiemu zestawieniu, nabrać dystansu tak naprawdę do tych ocen i tych możliwości, które daje to instrumentarium współczesne. Owszem, język naukowy łacina, owszem, główna publikacja w Norymberdze, a więc umiędzynarodowienie na bardzo wysokim poziomie, ale i tak jest to jeden tak naprawdę traktat, który mógłby być policzony w tym slocie jako monografia. Jeśli spojrzeć na oddziaływanie na otoczenie, rzeczywiście istotne, znaczące, natomiast jeśli chodzi o efekty finansowe, to dość marnie by to wyglądało. Zatem, szanowni państwo, ten kongres, Międzynarodowy Kongres Kopernikański, powinien być też taką próbą refleksji nad właśnie miarą tą naszą współczesną stosowaną do nie tylko tych, którzy na co dzień ciężko pracują w laboratoriach, tych, którzy ciężko pracują w swych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, ale przede wszystkim powinno być to spojrzenie o wiele szersze. Magnificencjo, magnificencje, szanowni państwo, niech ten kongres będzie też wyrazem tak naprawdę naszej tęsknoty za tym, co wydarzyło się za sprawą dzieła kopernikańskiego, bo przecież jeśli zestawimy takie nazwiska jak Mikołaj Kopernik, Isaac Newton, Albert Einstein, to staje się dla nas jako przedstawicieli środowisk naukowych czymś bardzo istotnym i ważnym. Takie poczucie i to takie wielkie marzenie i to, co związane jest z naszą codzienną aktywnością, tej potrzeby podążania w kierunku prawdy i to stałe podważanie i tych konceptów, tych teorii, które wydają nam się być koncepcjami niedostatecznie objaśniających naszą rzeczywistość, nie tylko w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym, ale przede wszystkim tym fundamentalnym. Jesteśmy po bardzo dotkliwych doświadczeniach związanych z pandemią. Jesteśmy bardzo mocno doświadczeni konsekwencjami kryzysu finansowego, ekonomicznego. Jesteśmy doświadczeni konsekwencjami również tego konfliktu, który
toczy się i ma miejsce za naszą wschodnią granicą. Wydaje się, że ten kongres, Międzynarodowy Kongres Kopernikański, powinien być tym kongresem, w ramach którego będziemy próbowali odnaleźć te myśli, te idee, które mogą natchnąć nas optymizmem w oczekiwaniu na tę kolejną rewolucję naukową, na obalanie kolejnych obowiązujących przecież, ale obalanie tych paradygmatów, które nie są dostatecznie właściwe dla objaśniania naszej rzeczywistości. W imieniu pana ministra Czarnka pragnę podziękować organizatorom kongresu, życzyć wspaniałych, niesamowitych doznań intelektualnych, ale przede wszystkim też nawiązywania tego, co istotne i ważne z punktu widzenia rozwoju nauki, a więc kontaktów zarówno w tym wymiarze polskim, ale również i w tym wymiarze międzynarodowym, bo jednak pamiętajmy, że Akademia Krakowska, ale również i Bolonia, ale również i Padwa, a więc ten zasięg, zakres oddziaływania tego, co odkrywane, tego, co opisywane, ten zasięg powinien być zdecydowanie szerszy. Serdecznie dziękuję i gratuluję już teraz organizatorom kongresu. Dziękujemy bardzo, panie profesorze, zwłaszcza za bardzo ciekawą paralelę między dzisiejszym systemem oceniania naukowców a Kopernikiem, a także wspomnieniem na końcu tych dwóch włoskich Erasmusów Mikołaja Kopernika, jeżeli możemy to tak nazwać. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za przemówienie, a teraz bardzo proszę o wystąpienie panią marszałek Iwonę Gibas, członka zarządu województwa małopolskiego. Szanowny magnificencjo, szanowni drodzy goście, bardzo serdecznie wszystkich witamy w Małopolsce. Pozwolicie państwo, że to dzisiejsze moje słowo będzie w imieniu pana marszałka Łukasza Smułki i pana marszałka Witolda Kozłowskiego. Z wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją przyjęliśmy zaproszenie na inaugurację krakowskiej odsłony Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Cieszymy się, że Małopolska może stać się częścią tego wyjątkowego wydarzenia, świętując z Toruniem i Olsztynem rocznicę 550. urodzin jednej z najwybitniejszych postaci w historii nauki. Rok Mikołaja Kopernika to doskonała okazja do przypomnienia całemu światu o osiągnięciach naszego rodaka, ale też rozwijania jego niezwykłej spuścizny. Jestem pewna, iż Światowy Kongres Kopernikański przyczyni się do utrwalenia tego dziedzictwa. Spotykamy się, szanowni państwo, w Krakowie, mieście nieodłącznie związanym z wczesnym etapem biografii Mikołaja Kopernika. Tutaj studiował i odkrywał swoje naukowe zainteresowania. Dzisiaj wręcz trudno nam sobie wyobrazić Mikołaja Kopernika bez wspomnienia ówczesnej atmosfery królewskiego miasta i wpływowej roli Akademii Krakowskiej. To bardzo ważna część jego naukowej tożsamości. Tym większa radość dla nas, iż Światowy Kongres Kopernikański może zagościć i zawitać tutaj, w murach tej uczelni, w której Mikołaj Kopernik jako student zdobywał swoje pierwsze naukowe doświadczenia. W tym miejscu w imieniu marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego i pozostałych członków zarządu województwa małopolskiego chciałabym serdecznie podziękować wszystkim organizatorom kongresu za pracę włożoną w przygotowanie wydarzenia oraz pozdrowić wszystkich prelegentów i uczestników. To wielki zaszczyt gościć państwa w Małopolsce. Niech dorobek Mikołaja Kopernika pozostanie dla nas wszystkich żywą inspiracją, otwartą na nowe, ciekawe interpretacje przestrzenią myśli. Wracajmy do niego, spoglądając wzorem patrona kongresu z zachwytem wysoko w niebo, które, jak sam mówił, przecież ogarnia wszystko, co piękne.
Dziękuję Państwu. Życzę wszystkim miłego kongresu, miłych wspomnień z Krakowa. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Marszałek za te słowa. A o zabranie głosu proszę Pana Jerzego Muzyka, zastępcę prezydenta miasta Krakowa. Jego Magnificencjo, wielce szanowni, dostojni goście, szanowni Państwo. Z poczuciem uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu w imieniu prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego oraz własnym, chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikowskiego. Proszę Państwa, cieszę się, że miasto Kraków jest współorganizatorem wydarzenia, w którym udział bierze tak wiele uczelni, samorządów i instytucji z całego kraju i oczywiście przedstawicieli świata nauki. Proszę Państwa, Kopernik to jest element naszego narodowego, w tym krakowskiego dziedzictwa. Mamy dziś w Krakowie bardzo wiele miejsc, które przypominają o obecności naszego wielkiego rodaka. Wspominał o tym pan rektor. Ja chciałbym, proszę Państwa, przypomnieć o pewnym może drobiazgu, ale bardzo istotnym, który być może nawet wielu Krakowian nie wie. Otóż w ogrodzie botanicznym przebiega Meridianus krakowiensis, południk krakowski, który po raz pierwszy w nauce pojawia się w drugiej połowie XIV wieku, a więc 500 lat, proszę Państwa, przed południkiem Greenwich, który służył przez wieki jako podstawa do rachunków astronomicznych. Korzystał z nich oczywiście Mikołaj Kopernik, pisząc swoje słynne dzieło o obrotach sfer niebieskich. Proszę Państwa, jubileusze oprócz wywoływania radosnych wzruszeń skłaniają także do refleksji nad zmianami, jakie zaszły na przestrzeni lat. Uczczenie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika daje nam szansę zastanowić się, w jakim miejscu jesteśmy, gdzie nam pozwoliła dojść nauka, jak bardzo zmienia się i zmieniło nasze życie. Niewątpliwie na tej konferencji nie uda się nam odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania, ale pozwoli nam niewątpliwie ta konferencja poczuć się częścią sztafety, do której należał Mikołaj Kopernik, a która dąży do poznania prawdy i przekazywania ich następnym pokoleniom. Rozpoczynający się dziś kongres, na którym spotykają się wybitni uczeni, stanowi doskonałe miejsce, by dyskutować zarówno o tym, co już osiągnęliśmy, jak i o nowych kierunkach rozwoju. Mamy więc niezwykłą okazję, by wysłuchać wykładów i dyskusji nie tylko na temat najważniejszych skutków kopernikańskiej rewolucji, ale i o istotnych kwestiach współczesnej nauki, w której wciąż wybrzmiewa echo dziedzictwa Mikołaja Kopernika. Życzę Państwu owocnych obrad. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Dziękujemy za przypomnienie o naszym krakowskim, ale także i kopernikańskim południku. A o wystąpienie bardzo serdecznie proszę pana profesora Andrzeja Sokalę, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wasze magnificencje, dostojni goście, panie i panowie. 19 lutego tego roku, a więc w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, 550 lat temu, rozpoczęliśmy Światowy Kongres Kopernikański, o czym była tutaj mowa, współorganizowany przez 3 uczelnie. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tak jak rozpoczęliśmy w Toruniu ten Światowy Kongres, tak też go skończymy. Skończymy go 15 września w Toruniu. Ale zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze po tej dzisiaj otwartej krakowskiej części kongresu, część w Olsztynie i następnie merytoryczna część kongresu w Toruniu. Proszę Państwa, o czym będziemy rozmawiać, debatować w Toruniu? Przygotowaliśmy, proszę Państwa, 3 sesje naukowe, których to sesji tematami przewodnimi będą. Po pierwsze, historia astronomii. Podczas tej sesji naukowej rozważana będzie kwestia stanu obecnego badań nad astronomią przedkopernikańską, astronomią Kopernika oraz tej najwcześniejszej recepcji dzieła Kopernika De Revolutionibus. Następnie, proszę Państwa, odbędzie się część
część kulturoznawcza. Kulturoznawcy, językoznawcy, historycy sztuki ustalać będą pozycję Mikołaja Kopernika w szeroko rozumianej kulturze. I wreszcie, proszę Państwa, trzecia merytoryczna sekcja poświęcona będzie historii medycyny, a tematem przewodnim obrad będą podróże medyczne w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów Kopernika po wiek XX. Oczywiście, proszę Państwa, tym częścią merytorycznym, naukowym ściśle towarzyszyć będą rozmaite wydarzenia popularno-naukowe i inne. Chciałbym zwrócić uwagę na jedno z nich, mianowicie, proszę Państwa, 100 lat temu, równo 100 lat temu, powstało właśnie w Toruniu Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Obchodzi więc w tym roku, tak się składa, swój setny jubileusz. I ten setny jubileusz świętowany będzie również w Toruniu w ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Proszę Państwa, już dziś wszystkich Państwa zapraszam do Torunia na obrady i na uroczyste zakończenie Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Obrady rozpoczniemy 12 września, skończymy je 15 września tego roku. Udanych obrad. Dziękujemy bardzo, Magnificencjo, za tak szczegółowe podzielenie się planami toruńskimi. A teraz o zabranie głosu proszę pana profesora Jerzego Przyborowskiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Magnificencjo, drogi gospodarzu, magnificencje, panie ministrze, panie wojewodo, wszyscy zacni zaproszeni goście, uczestnicy tego wydarzenia, drodzy państwo, jak mój poprzednik powiedział, 19 lutego rozpoczęliśmy wędrówkę za Kopernikiem i z Kopernikiem. Ta wędrówka rozpoczęła się oczywiście w Toruniu, w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, a więc gdzie się urodził. Kroczymy przez miejsce wyjątkowe dla Kopernika, Kraków, Uniwersytet Krakowski, gdzie podjął studia w zakresie nauk wyzwolonych. Ale chcę powiedzieć, nie byłoby możliwe to, aby podjął te studia w Uniwersytecie Krakowskim, gdyby nie jego protektor, biskup warmiński Łukasz Wacenrode, jego krewny, ale to on umożliwił mu poprzez finansowanie studia tu, w tym miejscu, a także za granicą. Za jego przyczyną też został kanonikiem warmińskim. I można by było powiedzieć, że w ten sposób rozpoczęła się jego droga, która zakończyła się tymi wszystkimi osiągnięciami, o których już dzisiaj była mowa. Najważniejsze z nich to oczywiście dzieło De Revolutionibus, ale przecież uczestniczył w zjazdach Stanów Pruskich. To z Warmii wyjeżdżał do Grudziądza, do Gdańska, do Chełmna, gdzie można by było powiedzieć, wykazywał się również nie tylko dyplomatycznie, ale i politycznie. To w Grudziądzu ogłosił Traktatus de Monetis, czyli traktat o biciu pieniądza. Ale także wykazywał się wielką pracą na rzecz społeczności Warmii, będąc zarządcą dóbr kapitulnych. To nie tylko traktat o pieniądzu, ale także taksa chlebowa. To także, drodzy Państwo, działalność w zakresie dzielenia dóbr, rozstrzygania sporów, a więc wszystkie te umiejętności, które osiągnął, które uzyskał podczas studiów w Akademii Krakowskiej,
a także we Włoszech, w Bolonii, Padwie, w Ferrarze, wykorzystywał w tym codziennym życiu na Warmii. Dlaczego o tym mówię? Bowiem chciałbym już dzisiaj zaprosić Państwa do uczestnictwa w odsłonie olsztyńskiej, odsłonie warmińskiej. 21 czerwca do 24 czerwca będziemy mieli możliwość kontemplować, rozważać, dyskutować o Koperniku, o jego dziele na Warmii. 40 lat życia, 40 lat jego działalności. No i wyjątkowa okazja, aby zapoznać się na Warmii z tymi wszystkimi śladami jego życia, artefaktami, których jest bardzo dużo i podobnie jak pan rektor Jacek Popiel wspominał o dziełach, które możemy wyjątkowo w tym czasie zobaczyć, bo normalnie są one zdeponowane w archiwach, w skarbcach, tak też na Warmii. Tych śladów jest bardzo dużo i my je w tym roku, w tym jubileuszowym roku chcemy wszystkim Państwu udostępnić, pokazać. Zatem zapraszam na Warmię, zapraszam do Olsztyna, zapraszam do Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Diecezjalnego, Archidiecezji Warmińskiej i oczywiście na wzgórze katedralne do Fromborka, gdzie w 2010 roku ponownie złożono doczesne szczątki Mikołaja Kopernika i gdzie można mu hołd oddać właśnie w tym miejscu. Serdecznie zapraszam i życzę wszystkim Państwu wspaniałych wrażeń, wspaniałych doznań w trakcie tej krakowskiej i dalszych części, krakowskiej części i dalszych części naszego kongresu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie rektorze. A o zabranie głosu proszę pana profesora Jarosława Włodarczyka z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Magnificencjo, szanowni państwo, jestem zaszczycony, że mogę podczas tak spektakularnego wydarzenia przekazać państwu kilka słów w imieniu Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Pozwolą państwo, że zacznę od przytoczenia dwóch zdań w trzech językach. In venibus igitur sub hac ordinatione admirandum mundi symmetriam ac certum harmonie nexum motus et magnitudinis orbium, qualis alio modo reperiri non potest. Que omnia ex eadem causa procedunt, que in telluris est motu. Odnaleźliśmy zatem w tym porządku zadziwiający ład świata i ustalony, zharmonizowany związek między ruchem a wielkością sfer, jakiego w inny sposób odkryć niepodobna. Wszystko to wynika z jednej i tej samej przyczyny, która tkwi w ruchu Ziemi. In this arrangement, therefore, we discover a marvelous symmetry of the universe and an established harmonious linkage between the motion of the spheres and their size, such as can be found in no other way. All these phenomena proceed from the same cause, which is in the Earth's motion. Są to słowa Mikołaja Kopernika, w których przedstawia swój zachwyt elegancką i taką wewnętrzną spójnością teorii heliocentrycznej. Wiemy, że w języku łacińskim po raz pierwszy te słowa wydrukował w Norymberdze Johannes Petreius 480 lat temu i w ten sposób wszedł w poczet tych najsłynniejszych wydawców wszechczasów. Ale te fragmenty w języku polskim i w języku angielskim ukazały się zaledwie kilkadziesiąt lat temu w tomach Opera Omnia Mikołaja Kopernika, opracowanych naukowo i wydanych krytycznie przez Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Przypominam o tym dlatego, by przywołać postaci trzech uczonych, którzy przyczynili się do tego wydawnictwa, mianowicie profesorów Aleksandra Birkenmajera, Pawła Czartoryskiego i Jerzego Dobrzyckiego, wybitnych znawców pism i nauki Mikołaja Kopernika.
Gdyby byli dzisiaj z nami in persona, jak sądzę, pogratulowaliby organizatorom rozmachu i pomysłowości. Życzyliby wszystkim uczestnikom kongresu owocnych obrad, interesujących rozmów. Być może wyraziliby chęć, by te wszystkie naukowe i społeczne osiągnięcia, oddziaływania, które są związane z kongresem, znalazły odzwierciedlenie w wydawnictwach książkowych, elektronicznych. Ale podejrzewam, że również mogliby wyrazić jedną krótką prośbę. Czytajmy Kopernika, bo piękno historii nauki, za tym pięknem stoi przemożna siła źródeł historycznych i zarówno historia nauki, a w szczególności badania kopernikanistyczne bez pism Kopernika wyglądałyby zupełnie inaczej. Także bardzo dziękuję, życzę owocnych obrad. Czytajmy Kopernika. Profesorze, jak najbardziej czytajmy Kopernika. To był już ostatni wstęp do naszego światowego sympozjum, a teraz czas na symboliczne otwarcie jego krakowskiej części. Podczas, jak rozumiem, koniecznej chwili krzątaniny i przygotowań na tej scenie, do symbolicznego otwarcia pozwolę sobie zaprosić tutaj na scenę przezacny quinquevirat, a mianowicie pana profesora Włodzimierza Bernackiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Bardzo proszę o zajęcie pierwszego miejsca od, licząc od państwa, prawej strony, czyli tutaj od mojej. Pana profesora Jarosława Włodarczyka z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo proszę o zajęcie pierwszego miejsca od strony lewej od państwa, czyli najdalszej ode mnie, a także triumvirat rektorów, którzy zajmą miejsca centralne. Bardzo serdecznie zapraszam pana profesora Andrzeja Sokalę, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pana profesora Jerzego Przyborowskiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Magnificencje, proszę o zajęcie miejsc obok dwóch panów, których już widzimy wszyscy na scenie. A na sam środek zapraszam pana profesora Jacka Popiela, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to, proszę państwa, jest ten moment dla fotografów, kiedy mamy 5 osób otwierających oficjalnie część krakowską. Bardzo proszę o jeszcze nie dotykanie sfery dnia i nocy, o wystawienie rąk. Mam nadzieję, że to wystarczająco czasu, żeby wszyscy zrobili zdjęcia. Ja się może trochę cofnę, żeby nie przeszkadzać. Utrzymajmy przez chwilę, aż do momentu zero, czyli po końcu odliczania, kiedy wspólnie opuścimy ręce na nasz glob. I tam je przez chwilę utrzymajmy znowu dla naszych kochanych fotografów. Gotowi? Gotowi? 5, 4, 3, 2, 1, 0.